wieczorny trening, można powiedzieć dalej, medytacja w ruchu. Dzisiaj w jakiś sposób nie zapraszam odbiorców, zwłaszcza młodych, dlatego że pojawi się biała broń. Dalej jest to moja praca nad naszymi możliwościami mózgu. Dzisiaj połączenia neuronów, które powodują, że mamy takie czy inne umiejętności. Ja łączę, technika będzie moja ręka, będzie kij. No i to co lubię z białej broni. Oczywiście nie kojarzę się z żadnym stylem, zwłaszcza z moimi przyjaciółmi, którzy są mistrzami od miecza. Absolutnie jest to tylko i wyłącznie znowu moja historia. No i te dociekania naukowe, jeśli chodzi o tajemnice naszego mózgu, odkrywanie i wykorzystywanie ich w swoim życiu. Nasza świadomość tu i teraz nie jest tak aż potężna, jak potężna jest nasza podświadomość. Ja może tutaj posłużę się rysunkiem. Proszę zauważyć, ten taki biały nad mały ocean, część jest nad powierzchnią wody, druga część jest w głębinie i ta świadomość, która jest nad powierzchnią wody, jest bardzo mała. A zobaczcie, jakie są możliwości naszej podświadomości, ile tam jest energii, ile siły, ile mocy, która może nas naprawdę uszczęśliwić, usprawnić i zrobić z nas na takich pełnych ludzi, którzy poznają jak najwięcej tych tajemnic, które są nam dane. Do tego jeszcze jest ta nadświadomość, czyli ten kontakt z źródłem, z Bogiem, z tą energią, można powiedzieć wręcz kosmiczną. I tutaj jest coś, co ciekawego, naukowcy stwierdzają, że świadomość właśnie nie ma takiego kontaktu jak podświadomość z nadświadomością, cały czas w jakiś sposób się kontaktuje. No, moja ulubiona dziedzina, można powiedzieć, nauki. Znam się już na tym, ale to nie jest temat na teraz. Świetnie to można wykorzystywać do różnych terapii. Nie tylko ja, bardzo dużo już zyskałem. Nie będę w tej chwili akurat tutaj robił swojego jakiegoś takiego swojego życiowego sukcesu, który można tym osiągnąć, ale na pewno dużo. Ćwiczenie technik w połączeniu tym neuronalnym, przepraszam, jest świetne też dla naszej podświadomości, która koduje wszystko, co robimy. I to staje się nami. Tutaj nie mam przed sobą czegoś takiego, że sobie wyobrażam przeciwników, czy wyobrażam sobie jakieś swoje słabości i tak dalej. To nie, to już nie te czasy. Ja po prostu, żeby nie wprowadzić się w negatywne akurat emocje, jeżeli jest ten krótki, czy kij nawet, czy ten, tak to nazywam, krótki miecz, to wyobrażam sobie, że walczę z jadowitym wężem, który jest bardzo szybki i moja sztuka musi polegać na tym, żebym ja był o ten ułamek sekundy szybszy, kiedy on atakuje, aby uratować swoje życie. I wtedy po prostu jest całkowicie inne nastawienie do podświadomości, inne sygnały spływają i ta inteligencja emocjonalna inaczej wzrasta, nie w nienawiści, tej złości, czy bycia lepszym od innych. No cóż, zaczynam mój trening medytacji w ruchu, żeby mi to nie przeszkadzało. Zdejmiemy sobie i w mojej sztuce